Dawid Dudek, Biblia Taniego Latania.pl. Dzień dobry. Zbliża się Boże Narodzenie, więc najwyższy czas złożyć wszystkim czytelnikom Biblii Taniego Latania świąteczne życzenia. Mamy też dla Was niespodziankę. Zupełnie za darmo udostępniamy jedno z naszych szkoleń, które teraz możecie obejrzeć. W dzisiejszym wideoszkoleniu dla wszystkich fanów naszego fanpage'a pokażemy Wam, jak wynająć samochód, będąc za granicą, nawet za darmo. Jak to możliwe? W jaki sposób wynająć samochód na cały dzień za złotówkę lub 2 złote, zamiast za 500 czy 600 złotych? Oczywiście samochód z ubezpieczeniem i z pełnym bakiem. Co nam będzie potrzebne? Posłużymy się metawyszukiwarką, m.in. samochodów Sebogo. Sebogo to metawyszukiwarka samochodów, która ma to do siebie, że zbiera oferty z najdziwniejszych wypożyczalni, oczywiście zupełnie bezpieczne i tak dalej, ale potrafi wyłowić perełki polegające na tym, że system rezerwacyjny samochodu ma jakiś błąd. Co musimy zrobić? Wchodzimy sobie na wyszukiwarkę Sebogo w hiszpańskiej wersji językowej Sebogo ES, a następnie przełączamy się na samochody. I co my tu widzimy? Sebogo wyszukuje jednorazowo najlepsze deale. I co widzimy? Widzimy na przykład samochód w Barcelonie 2 euro za dobę, samochód w Maladze za darmo, czy samochód w Rzymie za 2 euro. Czy to można kupić? Oczywiście, że można. Samochód w Barcelonie za 1 euro. Wybierzmy sobie samochód w Maladze za 0 euro. Oczywiście to nie oznacza, że ten samochód kosztuje 0 euro, czyli jest za darmo. To oznacza tylko tyle, że on kosztuje mniej niż 1 euro za dobę za wynajem. No spróbujmy ten samochód sobie wynająć od 9 do 15 marca na 6 dni. Przekierowujemy się na stronę metawyszukiwarki już tego konkretnego samochodu. Poczekajmy. I Sebogo znajdzie nam oferty ekstremalnie tanie, co za chwilę, mam nadzieję, będzie widoczne. Popatrzmy, tutaj mamy cenę za dobę. To jest jeszcze drogo. 0,89 euro to jest drogo. Poczekajmy, z pewnością będzie mniej. 41 eurocentów za dobę. Czy to można zarezerwować? Oczywiście, że można. 2,43 euro za 6 dni. Spróbujmy to zarezerwować. Przekierowujemy się na stronę agenta. Poczekajmy. I co widzimy? Samochód jest w pełni rezerwowalny. Oczywiście tu musimy nieco poczekać, aż system wyłapie to wszystko. Jeszcze chwileczkę. Cena finalna 2 euro 43 eurocenty za 6 dni, czyli 0,41 euro za dobę, około złoty 70 zł za dobę. Naturalnie możemy ten samochód wybrać, przejść przez całą procedurę rezerwacyjną i ta cena nam się utrzyma. Mam nadzieję, że taki skromny prezent świąteczny w postaci wideoszkolenia przyda Wam się w całym 2016 roku. Życzymy wszystkiego dobrego, tyle samo startów, co lądowań i jak najwięcej super tanich biletów lotniczych, w czym postaramy się Wam pomóc, aby ich było jak najwięcej. Żegnam się, dobrego dnia, wesołych świąt, a jeżeli ktoś jeszcze nie był, to zapraszamy na darmowe szkolenie online zatytułowane Jak kupić bilet lotniczy, zawsze i na każdej trasie, nawet za 1 euro. Zarezerwować można miejsce zupełnie za darmo, klikając w link powyżej. Trzymajcie się, dobrego dnia, wesołych świąt.